witam wszystkich w kolejnym odcinku Luźnych Gatek. Dziś krótko na temat sterydów. Oczywiście opowieść i wnioski oparte na moich osobistych doświadczeniach. Inaczej bym nie nagrywał. Zanim przejdę do tematu, standardowo krótko o moim dniu. Dziś dzień wolny od treningów, więc się cieszę, bo się zregeneruję. Może trochę trząść podczas nagrywki, ale to z racji tego, że poprzedni statyw uległ zniszczeniu i musiałem kupić nowy. Tamten miał takie nóżki do podparcia w aucie. Ten nie ma, a że Wrocław jest dziurawy, więc no co, no trzęsie się i tyle. A, wracam z biura teraz. Od kolegi, z którym współpracuję, jeżeli chodzi o tematy ubezpieczeniowe, robimy teraz ofertę, w sumie zrobiliśmy dla mojej koleżanki, chcę ubezpieczyć ojca, więc stworzyliśmy tam fajną ofertę. Oferta już poszła na maila. Zamknę szyby, włączę klimę, żeby lepiej, żeby fonia była lepsza, bo trochę dmucha na dworze i może nam wiatr przeszkadzać. No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Żadnych rewelacji, nic się nie rozwaliło, nic się nie zbiło, nic nie rozpierdoliło. Dobra. Trochę mi to może pójść tak, bo stoję w korku i muszę się skupić na przejeżdżaniu z jednego pasa na drugi, więc może mi to kuleć przez chwilę ta nagrywka, ale nieważne. Dobra, idąc do tematu. Moja styczność ze sterydami. Brałem sterydy, brałem przez 5 lat. Nie były to takie ilości, jak biorą zawodowi kulturyści. U mnie to takie bardziej sporadyczne cykle były, nazwałbym to cyklami plażowymi. Dlaczego plażowymi? No bo głównie chodziło tylko o to, żeby się przypompować na wakacje i pokazać na plaży. Natomiast kulturyści, no wiadomo, oni biorą przez cały rok. Niektórzy to nawet nie robią sobie przerwy, a jak robią, to może miesiąc, a 11 miesięcy są na bombie, więc stąd te u nich ogromne rozmiary. No i to tyle, jeżeli chodzi o kulturystów. Dobra, jak to u mnie wyglądało? Pierwsze 6 lat na siłowni trenowałem na sucho, bez żadnego towaru, bez żadnych prohormonów i innych dziwnych używek. Jedyne co brałem to kreatynę i preparaty białkowo-węglowodanowe i to też nie w dużych ilościach. Dużo jadłem, po prostu dużo jadłem, dużo trenowałem, starałem się zwiększać obciążenie z treningu na trening, a jak nie z treningu na trening, to przynajmniej z tygodnia na tydzień. Więc przyrosty masy szły bardzo fajnie. Tak naprawdę to wygląda tak, że jeżeli zaczynasz trenować, to na początku zawsze ci fajnie wszystko idzie, potem się zaczynają schody, jak już mięsień się przyzwyczaja do tych treningów i coraz trudniej go szokować. Ale do meritum sprawy. 6 lat na sucho, potem wjechał pierwszy cykl 100 tabletek metanabolu, to nawet nie był cykl, nazywajmy to cyklem, może mikrocyklem. Pompka poszła, pompka spadła. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Po jakimś pół roku następny cykl też z metanabolu, bo się spodobało. Efekt taki sam, poszło szybko, szybko spadło. Potem kolejny cykl to był Winstrol Depot w zastrzykach, nie wiem w jakich ilości, nie pamiętam po prostu, więc nie będę kłamał. Po tym cyklu wszedł kolejny już Stanazol w zastrzykach, potem był Stanazol w tabletkach, a potem był taki grubszy cykl, który składał się ze Stanazolu, Deki, Sustanolu i Testosteronu. I potem jeszcze wziąłem trochę na wycięcie klembuterolu, już nie pamiętam, chyba to się klembuterol nazywał. W każdym razie szło to, wchodziło to po to, żeby zrzucić trochę masy. I co dalej? Po tym ostatnim cyklu zaczęło mi się tworzyć na dwóch sutkach, zaczęła mi się tworzyć ginekomastia na lewym i na prawym. Po kilku miesiącach na prawym znikła, na lewym została i została taka dosyć spora, to w formie takiego dużego guza. Chujowo to wyglądało mega, do tego stopnia, że jak chodziłem w koszulce, to jeden cycek, tak jakby sutek, odstawał mi bardziej, drugi mniej. Przechodziłem z tym jakieś półtora roku, potem stwierdziłem, że mnie to wkurwia i chcę to usunąć. Poszukałem w internecie kliniki, która się tym zajmuje we Wrocławiu, znalazłem. Umówiłem się z babką na wizytę, zrobiłem USG wcześniej i powiedziała, że
no trzeba ciąć, podała mi cenę, ja się zgodziłem, położyłem się na stół po znieczuleniu miejscowym. Zabieg trwał może z pół godziny, po zabiegu, to było w piątek, wróciłem do domu. W sobotę klinika już była zamknięta, w sobotę otworzyła mi się rana. Zapomniałem wspomnieć, jak miałem tego jednego guza, to wziąłem jeszcze w międzyczasie, tym półtora roku, koledzy mi polecili takie tabletki, które ponoć zbijają estrogen w organizmie i te guzy powinny zniknąć, ten guz powinien zniknąć. Efekt był taki, że guz znikł, ale z tego, znaczy znikł, nie znikł, tylko z tego dużego zrobiły się trzy mniejsze, no i z tymi trzema mniejszymi guzami poszedłem, znaczy trzy mniejsze, one się tak pewnie zrobiły się takie wzgórza i niziny, nie wiem jak to nazwać, nie widziałem tego na żywo, natomiast jeżeli to ma, kiedy to macałem, to wydawało mi się, że miałem trzy guzy, no ale to i tak była cała tkanka, tylko ona no tak chyba sflaczała, czy co, ten guz się tak dziwnie zrobił, dziwny się zrobił po tych tabletkach. W każdym bądź razie, wracając do tej mojej operacji, po operacji jedna z ran się otworzyła, ta na której był ten najmniejszy guzek. Pod skórą nazbierało mi się w chuj krwi, naprawdę masa. Nazbierało mi się tyle, że spuchła mi pierś i to spuchła do takich rozmiarów, że aż czułem ją, że jest ciężka. Dużo się tego tam nazbierało. Przechodziłem z tym dwa dni. W poniedziałek wróciłem do kliniki. Babka stwierdziła właśnie to, o czym powiedziałem, że jedna z ran, którą zaszyła, mi się otworzyła. No i musiała spuścić mi krew. Jak wyglądało spuszczanie krwi? Spuszczanie krwi wyglądało w ten sposób, że wyciskała mi ją z cycka, jak no wyciska się pryszcza, czyli bierzesz taki i tak i wyciskasz, nie? Także ona mi tą pierś tak ściskała. Skąd ta krew wylatywała? Wylatywała mi z cudka, ponieważ usuwa się ginekomastię przez dostanie się pod skórę przez sutek, czyli sutek jest nacinany, nie cały, ale tak powiedzmy w połowie jest nacinany wokół tego, jak on ma tą taką swoją, no wokół sutka robi się nacięcie, no i tam po operacji wkłada się sączki, część się zaszywa, część jest otwartą raną, składa się sączki, że ta krew miała wypływać, żeby miała jak wypływać, natomiast w moim przypadku krwi było za dużo, żeby ona wypłynęła, więc musiałem ją wyciskać, no i wyciskałem i tak dwa tygodnie, co drugi dzień u niej byłem, mega kurwa ból, tak mnie to napierdalało, że naprawdę trudno to opisać, jak ci po świeżej ranie ktoś ciśnie paluchem. Po tych dwóch tygodniach, kiedy nie było już co wyciskać, rana została zaszyta, sutek się zrósł, no i chodziłem przez dwa miesiące kolejne na punkcję, czyli brała babka wielką igłę z wielką szczykawą, wbijała mi to w cycka i wysysała mi krew. Też kurwa mega chujowy ból. W międzyczasie brałem antybiotyk, no i tak to trwało przez 3 miesiące. Po tych 3 miesiącach nie trenowałem jeszcze przez kolejne 3, czyli pauzowałem pół roku razem około. Potem wróciłem na siłownię. Po około roku czasu ginekomastia znowu mi wyskoczyła. Znowu musiałem iść do babki na kontrolę. Okazało się, że tym razem to nie jest już taki twardy guz, tylko taka chrząstka miękka. Babka stwierdziła, że to jest pozostałość po starej ginekomastii i trzeba będzie to usunąć jeszcze raz, ale powiedziała, że może to też być spowodowane dwoma innymi rzeczami, czyli rakiem jądra lub, znaczy guzem na jądrze, nie rakiem, tylko guzem, lub problemem z przysadką mózgową, nie pamiętam już dokładnie. I kazała mi sobie porobić badania, zrobiłem USG jądra, zrobiłem też badania krwi na hormony. Okazało się, że to nie jest guz jądra, ani nic z przysadką mózgową też się nie dzieje, więc poszedłem na operację już pod narkozą. Trzy dni leżałem w szpitalu po tej operacji. No i od tej pory minęło już jakieś półtora roku, wszystko jest ok. Już nic nie wyskakuje, nie czuję żadnych zgrubień pod sutkiem. I to tyle. Dlaczego wam o tym powiedziałem? Powiedziałem wam o tym po to, żebyście wiedzieli, jakie możliwe są skutki uboczne i jak to wygląda, jeżeli bierzesz sterydy. Ja nie mówię, że każdemu wyskoczy coś takiego po zażyciu sterydów. Są różne organizmy. Mój organizm najwidoczniej jest podatny. Ktoś inny może nie mieć takich problemów. Mam kolegów, którzy biorą długo i nie mają takich problemów. A jak mają, no to się nie chwalą. Mam takich kilku zaufanych, z nimi jest wszystko ok, robią sobie nawet badania hormonalne, wszystko jest ok, dbają o to. Natomiast jaki ja mam, co ja mam do powiedzenia na ten temat? Ja jestem od 5 lat czysty,
Nie wezmę już nigdy towaru. Żałuję, że w ogóle zacząłem go brać. Miałem lepsze przyrosty masy i siły, zanim wszedłem na cykl. I myślę, że po tych wszystkich cyklach zorałem też sobie organizm, że już nie idzie mi tak dobrze. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Nie mam nic do ludzi, którzy biorą towar. Ich indywidualna sprawa, ich życie i ich zdrowie. Jeżeli ktoś mnie prywatnie się zapyta o to, czy polecam, powiem, ziomek, zostaw to. Jak już chcesz wydawać hajs, to kup sobie odżywki, jakieś kurwa mocne, bo teraz jest tego masa na rynku, chociaż też nie polecam. Kiedyś brałem więcej odżywek, teraz odpuściłem. Jedyne, do czego się sprowadza moja suplementacja, to do kreatyny i produktu białkowego, który używam tylko wtedy, jak jestem głodny i nie mam nic w lodówce, więc robię szejka i walę, tak, takiego szejka. Jestem zupełnie za zdrową żywnością, za tym, żeby dostarczać wszystkich niezbędnych budulców i makroskładników z jedzenia i to moim zdaniem jest najlepsze. Jeżeli chcesz zacząć brać towar, no jak chcesz zostać zawodowym kulturystą, no to bez tego nie da rady. Jeżeli chcesz po prostu iść na siłownię, żeby poprawić swój wygląd, to nie bierz, naprawdę nie bierz. Jeżeli jesteś osobą niecierpliwą, no to od razu ci mówię, że na siłowni nie osiągniesz nic po miesiącu, dwóch czy pół roku. Trzeba naprawdę kilku lat treningów, żeby coś zrobić i to ciężkich treningów. Jeżeli ty z góry się na to nie nastawisz, to zostaw to, zabierz się za co innego, bo albo i tak zrezygnujesz, albo ktoś cię namówi na sterydy i możesz potem tego grubo żałować. To tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Życzę wam miłego dnia, ja lecę sobie pracować dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hej!